Witam Państwa serdecznie w ostatnim dniu festiwalu Okolice Literatury Non-Fiction, Granice i Pogranicze. Dziś tematem przewodnim dnia dzisiejszego jest świat pogranicze w ogniu. Ja się nazywam Joanna Szczepanik i mam wielką przyjemność poprowadzić dziś spotkanie z panem Pawłem Smoleńskim, reporterem, publicystą, dziennikarzem Gazety Wyborczej, wcześniej współpracownikiem pism drugiego obiegu, autorem książek, proszę pozwolić, że wymienię kilka tytułów, jest ich wiele, więc chociaż kilka. Pokolenie kryzysu, Salon Patriotów, Irak, piekło w raju, Izrael już nie frunie, Zielone migdały, czyli Po co światu Kurdowie, Oczy zasypane piaskiem, Syrop z piołunu, Wygnani w akcji Wisła i ostatnia książka pana Pawła Smoleńskiego, Wnuki Jozuego. Wspomnę też, że pan Paweł Smoleński jest laureatem następujących nagród Pojednania polsko-ukraińskiego za książkę Pochówek dla Tuna, Nagrody imienia Szorka za tekst poświęcony Irakowi oraz Nagrody imienia Beaty Pawlak za książkę Izrael już nie frunie. Dzień dobry raz jeszcze oficjalnie w tej dosyć nietypowej formule. Dzień dobry Państwu. Pana dorobek jest dość różnorodny, odnoszę takie wrażenie i zanim przejdziemy do głównego tematu, którym myślę, że dziś uczynimy po prostu konflikt palestyńsko-izraelski, chciałabym zapytać pana o to, według jakiego klucza dobiera pan swoje tematy, ponieważ mamy tutaj książki z dosyć różnych jakby regionów świata i też jest oczywiście mowa o relacjach polsko-ukraińskich, jest pan też autorem wywiadu z Jurijem Andruchowiczem, który również jest gościem festiwalu, tego festiwalu. Pisze pan o Żydach, o Izraelu, pisze pan o Kurdach irackich, pisze pan o góralach. Czy ja dobrze rozumiem, że pan po prostu pisze o tych, których pan lubi? Czy to jest jakieś tutaj nadużycie? Generalnie chyba tak. Ja mogę pisać o ludziach, których lubię, po pierwsze. A po drugie, to jest równie ważne, bo tu nie ma jakby, no nie wiem, nierównowagi powodów. Otóż to są po prostu bardzo ciekawe rzeczy. Bardzo ciekawe i takie, w których myślę, Polacy mogą się przejrzeć, tak? Mogą się czegoś nauczyć, mogą zobaczyć coś swojego również. Nawet jeżeli to jest książka, która, tak jak pani powiedziała, dotyczy Kurdystanu, no to Boże, Polak, Kurd, dwa bratanki. Tak uczy historia, tak pokazuje dzień wczorajszy i troszeczkę dzień dzisiejszy również. Więc tak, to prawda. Ja szukam takich rzeczy, które tylko z pozoru wyglądają na egzotyczne, a na dobrą sprawę to są historie w jakimś sensie, z mojego punktu widzenia, bardzo, bardzo nam bliskie. Myślę, że możemy przejść już troszkę w kierunku głównego tematu naszego spotkania, czyli tego konfliktu świata, pogranicza w ogniu. Chciałabym zacząć od cytatu, jeśli można, pana książki poprzedniej dotyczącej tego tematu, czyli Oczy zasypane piaskiem. Króciutki cytat, ponieważ chcę nawiązać do tego zagadnienia granic i naprawdę trudno by mi było lepiej zrobić lepsze wprowadzenie niż użyć pana słów po prostu, żeby pokazać, jak złożona jest to kwestia, jeśli chodzi o ten region świata. Także proszę pozwolić mi jeden cytat. Lecz zawsze największe wrażenie robi na mnie malutki checkpoint łączący arabski Hebron z wejściem do meczetu Ibrahima w kontrolowanej przez Izrael części Starego Miasta. Nagle ciemną i wąską, przykrytą łukowatym sklepieniem przed wieczną uliczkę zamykają stalowe drzwi. Za nimi jest regularna klatka zakończona stalowym młynkiem. Młynek uchyla się raz na jakiś czas, przepuszcza kilka osób, a reszta tłoczy się w klatce obserwowana przez żołnierzy skrytych za betonowymi płytami. Żadnych komputerów i wyrafinowanej technologii, tylko oczy pograniczników prześwietlające wszystkich przechodzących. Nikt nie pytał o przepustki. Tu akurat nie są potrzebne. Oczy żołnierzy, nawet w zatłoczonej niemiłosiernie klatce. Na samym zachodnim brzegu mamy
wymienia pan kilkadziesiąt większych punktów, większych checkpointów, niemal 100, przepraszam, około 1000 takich, powiedzmy, lotnych, ruchomych punktów kontrolnych. Proszę powiedzieć, jak przebiegają te granice na tym terenie, jaki one mają charakter i proszę też nam troszkę powiedzieć o tych granicach, których nie zobaczymy z zewnątrz, patrząc z zewnątrz. Pan tam bywa regularnie od wielu lat. Proszę coś o tych granicach nam powiedzieć. W dniu dzisiejszym, i to nie tylko na okoliczność koronawirusa, ta granica jest w zasadzie nieprzekraczalna albo przekraczalna dla bardzo specjalnej grupy ludzi, dla Izraelczyków, którzy mieszkają w osiedlach na zachodnim brzegu. Oni poruszają się przez tą granicę absolutnie swobodnie, tam nie ma dla nich żadnych checkpointów, żadnych jakichś takich wymyślnych i mniej wymyślnych urządzeń, które mają pozwolić, żeby ich dokładnie obejrzeć, i jeżdżą do Izraela, z Izraela robią dokładnie co chcą. To jest granica od jakiegoś czasu nieprzekraczalna dla Palestyńczyków, dla Arabów. Nie zawsze tak było. Kiedyś, te parędziesiąt lat temu, już w czasie, kiedy zachodni brzeg był pod okupacją izraelską, ta granica była, w zasadzie jej nie było, w zasadzie nie istniała. Palestyńczycy z zachodniego brzegu jeździli nad morze do Izraela, nie było w tym większego kłopotu. Teraz ta granica jest rzeczywiście szczelna, i żeby ją przekroczyć, trzeba mieć pozwolenie specjalne, które nie jest tak prosto uzyskać. Znaczy to dotyczy oczywiście Palestyńczyków. I to pozwolenie musi być na niemalże na wszystko. No, opowiadano mi o tym, że żeby przekroczyć granicę, to trzeba mieć pozwolenie. Człowiek musi mieć pozwolenie, a jeżeli idzie z wózkiem, który jest ciągnięty przez osiołka, to osiołek musi mieć pozwolenie i wózek musi mieć pozwolenie. To jest rzeczywiście jakieś takie, niektórzy pewnie powiedzą, że potrzebne, ale moim zdaniem nieprawda, szaleństwo. I to jest, wie pani, to jest tak, że tak fizyczna granica, ona się przenosi do ludzkich głów. Otóż Palestyńczycy i Izraelczycy, choć żyją na wyciągnięcie ręki od siebie, kompletnie się nie znają, nie widują się. To jest tak, że dla przeciętnego Palestyńczyka Izraelczyk to jest albo żołnierz, policjant, albo osadnik. Dla przeciętnego Izraelczyka, Palestyńczyk to jest zakutany w kefiję potencjalny terrorysta albo rzeczywisty terrorysta. I to jest takie, tak, to dzieli, to naprawdę dzieli, bo ci ludzie nie znają się, jak powiedziałem, nic albo prawie nic o sobie nie wiedzą. I to, co mają wspólne, to mają jedno marzenie wspólne. Otóż Palestyńczycy mają takie marzenie, że pójdą wieczorem spać, obudzą się rano i nie będzie Izraela. Natomiast Izraelczycy mają takie oto marzenie, że pójdą wieczorem spać, wstaną rano i nie będzie Palestyńczyków. To jest oczywiście niemożliwe. Jedno i drugie jest niemożliwe. Ale to jakby pokazuje, jak ci najbliżsi sobie sąsiedzi są daleko od siebie. No właśnie, chciałabym teraz nawiązać do tej pana ostatniej książki, Wnuki Jozuego. Tutaj pokazuję okładkę. Na okładce są, czytelnik sobie od razu wyobraża, że wnuki, prawda? Natomiast jeśli sobie uświadomimy, że Jozue żył ponad 3000 lat temu, to od tych wnuków tutaj, którzy są sfotografowani na okładce, dzieli dosyć sporo czasu. Tak. To oczywiście tak jest, jak pani mówi, natomiast w takim wymiarze psychologicznym, mentalnym to wcale nie jest tak. Otóż przez wielu osadników, izraelskich osadników na zachodnim brzegu,
Biblia jest czytana, ja bardzo chętnie takiego porównania używam, jak, nie wiem, wczorajsza gazeta, czy przedwczorajsza gazeta, że coś się stało, już jest to w historii, ale stało się tak niedawno w gruncie rzeczy i tak bezpośrednio nas dotyczy, że tenże Jozue właśnie, to jest no taki nasz no najdalej pradziadek, najdalej. To jest postać w zasadzie cały czas żyjąca, do której się można jakby bezpośrednio zwracać, bezpośrednio odnosić, można z niego czerpać inspirację, on może być idolem i tak dalej, i tak dalej. I no i to jakby cała tajemnica. No jeżeli historię traktuje się jako coś stale obecnego i świeżego, no to skutki są takie, jakie są właśnie. Skutkiem jest trwająca grubo ponad, no sporo ponad 50 lat okupacja, 53 lata okupacja zachodniego brzegu. No to już to trudno tutaj mówić nawet o, trudno myśleć, że słowo okupacja tutaj jest adekwatne, tak? To właśnie nie bardzo wiadomo, jak to nazwać, ponieważ są już na świecie dzieci, a nawet wnuki tych ludzi, którzy się urodzili na zachodnim brzegu, którzy nie znają kompletnie żadnej innej rzeczywistości, jak właśnie rozrastające się izraelskie osiedla i sytuacja konfliktu. Natomiast ci Izraelczycy, którzy, takiego konfliktu, który dotyczy wszystkich, ale ci Izraelczycy, którzy mieszkają po izraelskiej stronie granicy, w Izraelu, jakby oni również uczestniczą w tym konflikcie, ale wielu z nich najchętniej by się odwróciło plecami od zachodniego brzegu. Nie tylko dlatego, że to jest już nudne, prawda, ale dlatego, że są po prostu zawstydzeni, tak? Bo jednak te nieuporządkowanie spraw z Palestyńczykami to nie jest rzecz, z której Izrael może być dumny. I wielu ludzi tak odczuwa. Dlatego między innymi nie jeżdżą na zachodni brzeg. Chociaż również z tego powodu nie jeżdżą, że się boją, po prostu się boją. Ale też nie jeżdżą dlatego, bo jednak bycie okupantem to nie jest miłe uczucie. Jestem o tym głęboko, głęboko przekonany. No właśnie, bo tutaj mamy, ten zachodni brzeg jest, być może Państwo to wiecie, ale to zawsze jest jakoś takie dla nas dosyć mocno enigmatyczne, przynajmniej na początku, podzielony na strefy, tak, strefy, które są zarządzane przez autonomię palestyńską bądź Izrael, bądź autonomię palestyńską i Izrael w jakiś taki sposób hybrydowy, można powiedzieć, ale mnie interesuje ten właśnie wątek tych młodych ludzi, pan powiedział, którzy się odwracają trochę od tego zachodniego brzegu z powodów, które pan wymienił, ale też myślałam o w ogóle młodych ludziach i ludziach, którzy będą mieli wpływ na przyszły kształt Izraela, że można ich podzielić też sobie, oczywiście to jest moje zadanie też, żeby tak wszystko szufladkować trochę w tej rozmowie, na takie trzy grupy, tak myślę. Ta grupa, o której pan wspomniał, można by było ją określić mianem liberalnego Tel Awiwu. Ja ją sobie tak po prostu roboczo określam. To są ci ludzie, którzy właśnie są zawstydzeni. Z jednej strony są tacy propalestyńscy, można powiedzieć, żyją sobie w miarę no, komfortowo, może wygrzewają się na szerokich plażach Tel Awiwu, o których też pan często pisze. To jest jedna grupa. Druga grupa to są ortodoksyjni Żydzi, którzy oczywiście uważają, że jakby robią robotę za wszystkich, to znaczy, że jeszcze podziękują nam za to, co robimy Arabowie i nie tylko, wszyscy nam podziękują, bo dzięki naszemu uporowi tutaj spłynie na wszystkie narody błogosławieństwo, czyli to jest taka retoryka, to co Henry Kissinger nazywa konceptualnym aspektem konfliktu, tak? Czyli ta właśnie biblijna jakby argumentacja, którą ciężko dzisiaj przyjąć jako argument, który mógłby być jakby brany pod uwagę w normalnej takiej debacie na temat współczesnego świata. Trzecia grupa to są młodzi ludzie, którzy są, użyję tego terminu, chociaż on już jest troszkę passé, oburzeni, to znaczy ci, którzy uważają, że Izrael jest
i emigrują na przykład, wyjeżdżają z Izraela, co jest już w ogóle zdradą, tak? Zresztą są nazywani zdrajcami, bo przecież z Izraela się nie emigruje, tylko do Izraela się emigruje. To są po prostu ludzie, którzy pracują na dwa etaty, mieszkają z rodzicami, których nie stać na to, żeby się wyprowadzić, tak? Jak to jest? To są, może ja to za bardzo upraszczam, ale czy pan sądzi, że to ma jakieś uzasadnienie, to uproszczenie i która z tych grup jakby jest w przyszłości, pana zdaniem, jakby zdominuje ten dyskurs, jeśli chodzi o kształt tego kraju? Wie pani, pamiętajmy, że mówimy o Ziemi Świętej, a to oznacza, że tam dzieją się cuda, więc ja nie chcę wróżyć, nie chcę mówić, co będzie. To, co mogę powiedzieć mniej więcej, to mogę powiedzieć, jak jest. Jest tak mianowicie, że rzeczywiście, jeżeli ten liberalny Tel Awiw uznamy za pewnego rodzaju symbol, bo to oczywiście nie chodzi tylko o Tel Awiw, ale o cały pas nadmorski, o ludzi, którzy mieszkają w Hajfie, gdzie mieszka również bardzo, bardzo wielu Arabów, to tak, oni są od zachodniego brzegu odwróceni plecami, bo albo się wstydzą, albo to już to trwa i trwa i trwa i końca nie widać tej okupacji. Żyją na naprawdę bardzo przyzwoitym, bardzo wysokim poziomie. Mają cudowny klimat, mają wspaniałe jedzenie, mają wspaniałe wino. No to czym tu się przejmować? Czym tu się przejmować? Wystarczy po prostu nie dopuszczać do siebie świadomości, że te kilkadziesiąt kilometrów, bo jeszcze mówimy o obszarze bardzo małym, kilkadziesiąt kilometrów od Tel Awiwu zaczyna się kompletnie inny świat. Kompletnie inny świat. Świat, który, jeżeli czytamy Biblię hebrajską literalnie, tak, jeżeli odnosimy się do historii, to ten świat, zachodni brzeg, to jest serce Izraela. Serce biblijnego Izraela, to jest Judea i Samaria. To tam wszystko się stało, tam wszystko powstawało. Nie w jakimś Tel Awiwie, który jest bardzo młodym miastem, prawda? Nie w Hajfie czy w Cezarei, tylko tam. Tam się rozgrywają te historie, które zdaniem wielu działy się przedwczoraj, tak? Najdalej tydzień temu może. A może nawet nie upłynął tydzień od tego czasu, kiedy Jozue ze swoimi ludźmi przekroczył Jordan i podbił ziemię Izrael. To jest jeszcze tak, że, ale to też nie jest specyficznie izraelskie, choć tam to bardzo wyraźnie widać, że tutaj religijna ortodoksja albo ultraortodoksja łączy się ze skrajnym nacjonalizmem. To jest taka mieszanka, z której jeżeli człowiek w nią wierzy, to nie ma ucieczki po prostu. Nie dyskutuje się o ziemi Izraela, no bo ta ziemia została ofiarowana przez Boga przecież. No to jak tu ze Stwórcą dyskutować? Jak w ogóle kwestionować jego wyroki? Nie ma takiej możliwości. I to są ludzie w jakimś sensie no, opętani przez wiarę i opętani przez własny, bardzo twardy, nieustępliwy nacjonalizm. Jak powiedziałem, to nie jest specyficzna cecha izraelska, ale tam to bardzo dobrze widać. Oczywiście są też ludzie, którzy emigrują z Izraela, no, bo nie są w stanie wytrzymać tego ciśnienia, które tam jednak jest odczuwalne, tak? Ale to nie jest tak, że ludzie tam żyją w ciągłym lęku, bo jakiś zamach może się przytrafić, jakieś nieszczęście i tak dalej, i tak dalej. Nie, broń Boże. To jest kraj, generalnie rzecz biorąc, ludzi bardzo zadowolonych i szczęśliwych. Tylko żeby to szczęście było pełne, albo prawie pełne, no to warto wyprzeć z siebie świadomość, że naród przez tysiące lat krzywdzony i poniewierany znakomicie sprawdza się w roli tego, który krzywdzi i poniewiera. No i już jest wtedy dobrze. Już nie trzeba za bardzo się martwić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście też nie należy wszystkiego, broń Boże, zwalać na
na barki Izraelczyków. Otóż było kilka pomysłów na porozumienie pokojowe z Palestyńczykami. Były to pomysły wymagające od Izraela bardzo wielu wyrzeczeń i takie bardzo daleko idące. I on był odrzucany przez Palestyńczyków. No niestety, no, Palestyńczycy, tak jak powiedział lata temu jeden z ministrów spraw zagranicznych Izraela, że Palestyńczycy nie przepuszczą żadnej okazji, żeby zmarnować okazję. I coś w tym jest. To oczywiście jest jakoś gdzieś tam no, wielka generalizacja, ale prawda jest taka, że oferty pokojowe, które składali Palestyńczykom premier Ehud Barak, a później premier Ehud Olmert, były przez nich odrzucane. Nie chcieli tego. Dla nich tego typu oferta dla palestyńskiej elity politycznej to było stanowczo za mało. No więc, mój Boże, no jeżeli tak, no to konsekwencjami tutaj trzeba jakby obarczyć obie strony. Ale też należy pamiętać o tym, że w tym konflikcie, który jak przyglądamy się na cały Bliski Wschód, jest konfliktem nieznaczącym i absolutnie marginalnym. No, w tym konflikcie stroną silniejszą, zdecydowanie silniejszą jest Izrael. No, jeżeli ktoś ma siłę, to ma też większą odpowiedzialność. Niestety tak to powinno wyglądać. No i Boże, no, niektórzy mówią, że to jest kwadratura koła. No, prawdopodobnie tak jest, bo szans na to, żeby jedni i drudzy porozumieli się ze sobą, dzisiaj praktycznie ma żadnych. Natomiast no, to też pokazuje taką absurdalność powiedzenia, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Są sytuacje bez wyjścia i to być może jest sytuacja bez wyjścia. Jedno, co rzeczywiście o tym również trzeba pamiętać, to też trzeba powiedzieć, że jak ktoś mówi, że nie wiem, okupacja nie może trwać wiecznie, to jeszcze powinien to udowodnić. Być może może trwać wiecznie. Izrael jest mistrzem w administrowaniu konfliktem. Mistrzem świata, absolutnym mistrzem świata. To im się udaje przez 50 parę lat, a może nawet dłużej, od początku powstania państwa Izrael. No więc no te umiejętności posiada. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że Izrael to jest malutki okruszek rzucony w arabskie, muzułmańskie morze na Bliskim Wschodzie. Izrael nie zagraża nikomu. Nikomu. To Izrael może czuć się i czuje się często zagrożony przez swoich sąsiadów. Nawet jeśli ma podpisane traktaty pokojowe jak z Egiptem i z Jordanią, a ostatnio ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i z Bahrajnem, to niewiele znaczy, dlatego że to są podpisy na traktatach składały elity, a nie społeczeństwo. Społeczeństwa są bardzo antyizraelskie, żeby nie powiedzieć, że skrajnie izraelskie niekiedy. No, proszę sobie wyobrazić, że w Egipcie Izrael się wydaje arabską literaturę, w ogóle nie ma z tym najmniejszego problemu. W Egipcie wydano jeden tytuł pióra Amosa Oza. I żeby, no tak mi się wydaje, żeby jakby wydawca tutaj chciał siebie w jakiś sposób chronić, chciał być sprytniejszy niż inni, więc na okładce tej książki było napisane, że trzeba ją czytać, żeby zobaczyć, jak myślą nasi wrogowie. I to było napisane większymi literami niż tytuł i nazwisko autora. Więc tak, Izrael jest w pewnym sensie samotną wyspą tam, ale to też nie znaczy, że takie konsekwencje, jakie widzimy, muszą być rezultatem bycia samotną wyspą.
No tak, to jest też można, czy też jest używane takie określenie, że Izrael jest po prostu satelitą zachodniej kultury w tym miejscu świata. Jest właśnie, tak jak pan powiedział, takim okruszkiem wrzuconym w ten świat, świat arabski, ale też tutaj jest istotną kwestią, wspomniał pan o tych rozmowach pokojowych, trzeba też mieć odwagę, być takim jakby przywódcą, który ma wielką odwagę. Pamiętamy dobrze w latach 70. prezydent Egiptu, pierwszy przedstawiciel arabskiego świata, który podpisał tak pokój z Izraelem, przypłacił to życiem. Yitzhak Rabin przecież tak samo został zastrzelony przez izraelskiego ortodoksa, tak. Także to jest jedna kwestia, że po prostu nikt nie chce być tym, który wyciągnie rękę do tej drugiej strony, prawda, bo będzie wtedy zdrajcą dla Arabów czy dla Żydów. Także to jest też ta kwestia. I to co pan powiedział o publikacji Amosa Ossa w Egipcie, no myślę, że to jest bardzo asekuracyjne podejście, które oczywiście też wiąże się też jakby z tą całą, z całym stosunkiem do walki generalnie, czy nawet do takiej walki na poziomie rodziny, życia, tak. Każda matka będzie dumna, najbardziej będzie przepełniona dumą, jeśli jej syn zostanie szahidem, tak, czyli po prostu męczennikiem w sprawie. Jakby trudno z tym dyskutować, no po prostu, tak po prostu jest, tak. I też przy okazji zapytam pana o to, bo pan oddaje, generalnie we wszystkich swoich książkach odniosłam takie wrażenie, oddaje pan zawsze głos swoim bohaterom i to właściwie oni opowiadają te historie. A pan tak jakby nie do końca nawet jakby wartościuje te opowieści, mam wrażenie. I w pewnym momencie, już chyba w oczach zasypanych piaskiem, nawet jest fragment o tym, jak spotyka się pan z obrońcami praw człowieka, odnośnie chyba Hebronu to było. I odnoszę wrażenie, że pan ich tak troszkę traktuje, może nie z góry, ale tak na zasadzie, no, może powinniście troszkę więcej wiedzieć państwo, zanim tutaj zaczniecie bronić. Proszę powiedzieć mi, bardzo jestem ciekawa tego, teraz mam okazję o to pana zapytać, bo nie znalazłam tego, czytając pana książkę. Jaki jest pana stosunek do obrońców praw człowieka, do tych ludzi, którzy jakby są, opowiadają się wyraźnie za Palestyną? Jeśli mogę prosić. To, wie pani, no jeżeli w Izraelu mówi się o jakiejś organizacji, a tych są dziesiątki, że to jest organizacja broniąca praw człowieka, to wiadomo, o co chodzi. To jest organizacja broniąca praw Palestyńczyków i praw również izraelskich Arabów, których no, na te 9 milionów z hakiem mieszkańców Izraela jest około 20%, jeżeli nie lepiej nawet. To są organizacje zakładane przez Żydów. Najczęściej zakładane przez Żydów. Nie tylko, ale przede wszystkim te najsilniejsze, najbardziej znane są zakładane przez Żydów i to przez bardzo różnych ludzi. Różnych, nie wiem, no, wierzących i niewierzących, ex-żołnierzy, którzy służyli no, podczas wojen na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc to są ludzie niewątpliwie bardzo dzielni. Ja mam pośród nich wielu przyjaciół i znajomych i uważam, że to oni mają rację, tak? Że oni mają rację, działając tak, jak działają. Taka organizacja, która się nazywa Przełamać Ciszę po polsku, po hebrajsku Shovrim Shtika, to są ex-żołnierze frontowi, którzy monitorują jakby zachowanie armii na terytoriach okupowanych. No to nie jest, wie pani, takie bardzo proste zajęcie i niewątpliwie wymaga niewiarygodnej wręcz odpowiedzialności, ponieważ nie wiem, weryfikowania źródeł, sprawdzania informacji wielokrotnego i tak dalej, i tak dalej. To są ludzie, którzy wykonują niesamowicie wręcz ciężką i bardzo potrzebną pracę. Oni są nielubiani. Oni są nielubiani przez władzę, oni w jakimś sensie i przez znaczną część społeczeństwa. Oni w jakimś sensie są takimi właśnie no,
uważani za zdrajców, za tych zaprzańców, za tych takich samonienawidzących się Żydów, którzy tutaj nagle interesują się sprawami, ujmują się za ludzi, którzy nie są warci uwagi żadnej. Ja ich naprawdę podziwiam. Uważam, że to jest i wielka odwaga, wielka obywatelska odpowiedzialność i taka głęboka wręcz prawość serca. Tu nie ma kunktatorstwa, nie ma jakiegoś takiego, wie pani, wyrachowania. Tu jest po prostu szczerość i tylko szczerość. A to określenie zdrajca, no to już wspomniany przeze mnie Amos Oz opowiadał mi kiedyś, że określenie zdrajca jest dla niego największym wyróżnieniem, jakie może spotkać, jakie mógł dostać od izraelskiej prawicy nacjonalistycznej i ultra religii. Że to jest coś, co tylko i wyłącznie podkreśla wagę tego, co pisał, wagę tego, co robił. Bo pamiętajmy, że Oz to nie był tylko i wyłącznie wielki pisarz, ale to był też działacz właśnie na rzecz praw człowieka i na rzecz pokoju. Więc on mówi, że on z tego był dumny po prostu. To znaczy, że jeżeli ktoś mówił o nim, że jest zdrajcą, to znaczy, że robił tylko dobrze. I tego się trzymał przez całe życie, choć również był frontowym żołnierzem w dwóch wojnach, bo w wojnie sześciodniowej był frontowym żołnierzem i w wojnie Jom Kippur. Także to nie był człowiek, który taki pięknoduch, tak? taki ktoś, kto nie dostrzega realiów świata, w jakim przyszło mu żyć. Kiedy Arabowie napadali na Izrael, to on po prostu brał karabin i strzelał. Tak? Ale uważał, że trzeba się z nimi dogadać, bo inaczej się po prostu nie da. Jest to krótkowzroczne politycznie i zabójcze moralnie. Edgar Keret również jest bardzo obecny w pana książkach. Amos Oz, Edgar Keret, zresztą to jest te książki pana Pawła Smolińskiego, to są kompendia wiedzy na temat tekstów kultury, tak to nazwę, z którymi warto się zapoznać, jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi tematami. Chyba głównie Balagan, może chyba nawet tam jest najwięcej tych odnośników, ale nie tylko oczywiście. Mnie zainteresował też temat taki związany z dziećmi generalnie, po prostu dziecko. Pan opisuje historię Mustafy, który był żywą tarczą w rękach izraelskich żołnierzy przez kilka godzin i jakby jakie to miało skutki emocjonalne dla niego, dla jego rodziny, ale też wspomina pan o niemowlętach, które są celem snajperów. Generalnie te dzieci są zawsze jakimś takim narzędziem, one są oczywiście świetnymi żołnierzami, tak, co już wiemy z innych części świata, ale jednocześnie są mocne wizerunkowo, to znaczy jak się coś zrobi dziecku, to ma jakiś taki wydźwięk, chwyta za serce od razu. Dzieci też bardziej tak w sposób taki czarno-biały widzą świat, tak, przez pryzmat emocji, ale łączy mi się to z tematem związanym w ogóle z mediami, portalami społecznościowymi, jako takim narzędziem w walce. Mam tutaj na myśli postać dwóch dziewczynek, o których pan też wspomina. Ahad Tamimi, która pochodzi z rodziny takich bojowników właściwie arabskich, rodziny dotkniętej też śmiercią. Dziewczynka, którą widzimy na filmie amatorskim, jak po prostu w towarzystwie dwóch koleżanek takich mniej więcej, nie wiem, 10-letnich może, okłada pięściami żołnierza izraelskiego i bije go w twarz. Żołnierz po prostu stoi i nic nie robi. To jest wiele filmików generalnie z Ahad Tamimi. Ona później trafia przed sąd. Jest to dziewczynka, to też warto wspomnieć o aparycji absolutnie europejskiej, tak? Blondynka, błękitne oczy, jasna karnacja, no po prostu się świetnie nadaje na taki symbol walki, można tak powiedzieć. Drugą postacią, która mnie też, o której pan wspomina też króciutko, jest Janna Dżihad. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale to możecie państwo zobaczyć ją w materiałach filmowych, bardzo profesjonalnie zresztą przygotowanych, takich krótkich, gdzie ona jest przedstawiona jako najmłodsza reporterka palestyńska, bądź też w ogóle reporterka, która ma 10 lat
obecnie już ma 14 i od 3 lat nadaje, jakby relacjonuje, co się dzieje w Palestynie, tak? Powiada się do kamery, że ona marzy o tym, żeby studiować na Harvardzie dziennikarstwo po to, żeby właśnie móc opowiadać o tym, co się dzieje w jej kraju i że zdaje sobie sprawę z tego, jak silna, jak wielką moc ma kamera generalnie, tak? Nagrywanie, kamera, dokumentowanie tego, co się dzieje. Oczywiście pamiętamy też dokument 5 rozbitych kamer z 2011 roku, znakomity też, taki właściwie palestyńsko-izraelski dokument. Proszę powiedzieć, jak Pana zdaniem, jakoś mi tak ten temat jest bliski mojemu sercu i dlatego się tak troszkę rozgadałam, ale chodzi mi o to, że oczywiście te obie dziewczynki, o których wspomniałam, mają absolutnie profesjonalnie prowadzone profile na portalach społecznościowych. To jest jakby, to jest narzędzie, takie doskonale opanowane narzędzie. Proszę powiedzieć, jak Pana zdaniem istotne jest to narzędzie w tej walce, którą prowadzi teraz, prowadzą Palestyńczycy, prowadzą Arabowie? No, wie Pani, to tutaj trzeba pamiętać o jednym, bardzo mocno o tym pamiętać, a najlepszym przykładem jest właśnie ten dokument 5 rozbitych kamer. To jest film, Pani powiedziała, palestyńsko-izraelski. Ja bym powiedział inaczej, to jest film izraelsko-palestyński. Gdyby nie pomoc i zaangażowanie Izraelczyków, tego filmu by nigdy nie było. Zresztą jak wielu innych filmów, które opowiadają o konflikcie, które są robione przez Izraelczyków po to, żeby powiedzieć prawdę. Otóż rzeczywiście jest tak, że kamera, nie wiem, czy aparat fotograficzny, czy wreszcie notes, a potem przekładanie tego na papier, czy wrzucanie do internetu, to jest taka, no, podstawowa broń tych, którzy są zaangażowani w to, żeby wreszcie ta wojna, ta okupacja się skończyła. I to jest też działanie bardzo, bardzo no, godne pochwały moim zdaniem i tym ludziom należy się wielki szacunek, ale tak jak powiedziałem na początku, trzeba pamiętać, że gdyby nie zaangażowanie Izraelczyków, to tego by nie było. Tutaj to Żydzi pomagają Arabom, żeby dokumentować ten konflikt jakby ze strony arabskiej. I robią to rzeczywiście znakomicie. Był taki, jest cały czas dostępny na jednej z platform internetowych film, serial, który się nazywa Nasi Chłopcy. To jest serial opowiadający o wydarzeniach prawdziwych, które się stały jakiś czas temu w Jerozolimie, kiedy to, nie tylko w Jerozolimie, ale Jerozolima jest jakby głównym tutaj teatrem, tak? To było w odpowiedzi na porwanie i zamordowanie dwóch izraelskich chłopców, został uprowadzony i spalony żywcem chłopiec arabski. I to jest film izraelski, to Izraelczycy opowiadają o tym jednym i drugim bestialskim mordzie, ale w zasadzie głównie o tym drugim, o zabiciu arabskiego chłopca. I opowiadają bez żadnej taryfy ulgowej. Oni mówią prawdę niezależnie od tego, jak ta prawda jest bolesna, jak ta prawda jest okrutna. I no, to jest rzeczywiście tak. To ja nigdy bym w życiu nie ośmielił się pomyśleć nawet, że izraelskie społeczeństwo wobec tego konfliktu jest takie kompletnie bezmyślne i akceptujące. Tak nie jest. Oczywiście jest o wiele, wiele bardziej skomplikowane i złożone. Natomiast podkreślam z całą mocą, że gdyby nie Izraelczycy, gdyby nie izraelskie fundacje, izraelscy mecenasi kultury i tak dalej, to tego typu rzeczy by po prostu nie było. Jest z kulawą nogą by się nie dowiedział, bo by to była informacja dnia w telewizji jednej, drugiej, trzeciej i potem by się skończyło.
nikt by się nad tym nie głowił, nikt by się nad tym nie zastanawiał. Tymczasem właśnie izraelska, czy sztuka filmowa, czy literatura, to jest taki bardzo głęboki rachunek sumienia. I trzeba to też powiedzieć, bardzo sprawiedliwy. Bez naciągania, bez wybielania win, szalenie uczciwy. Skoro mówi pan, podkreśla pan to, że to społeczeństwo izraelskie jest jakby, no jakby chce rozwiązania tego konfliktu, tej sytuacji, tak żeby Palestyńczycy byli w jakiś sposób usatysfakcjonowani również. Dlaczego w takim razie to się nie dzieje? Dlaczego, skoro jest taka wola społeczeństwa, ja rozumiem, że jest społeczeństwo, jest polityka, tak? To są dwa różne poziomy, ale przecież prędzej czy później to jest ten kierunek może, tak? Musi się tak wydarzyć, skoro naród tak chce. No właśnie, nie wiem, czy musi się tak wydarzyć, a dlaczego to się nie dzieje? To jest bardzo proste. No jeżeli pani zapyta pierwszego z brzegu Izraelczyka na dowolnej ulicy, dowolnego miasta, czy chce pokoju, powie pani tak, oczywiście, że tak, jestem na pokoju. Jeżeli pani zapyta dowolnego Palestyńczyka na zachodnim brzegu, czy w strefie Gazy nawet, czy chce pokoju, powie tak, chcę pokoju, jestem za pokoju. Ale można to pytanie lekko zmodyfikować i ono wtedy brzmi tak, czy pokój jest możliwy? Pyta pani. Powiedzą pani nie, jest niemożliwy. My go chcemy, ale on jest niemożliwy. Nie umiemy go sobie wyobrazić. A tym bardziej wprowadzić w życie. To jest taki splot, za tym stoi taki splot bardzo, bardzo różnych przyczyn. Oczywiście jest zawiniony przez obie strony. I chyba bardziej zawiniony przez Palestyńczyków jednak, właśnie na okoliczność odrzucania tych propozycji pokojowych, zamachów samobójczych w Izraelu, drugiej intifady, która była powstaniem tak krwawym, jak głupim niezwykle wręcz, niepotrzebnym. Ale po izraelskiej stronie też ludzie nie mają do końca czystych rąk. I żeby tą przydługą wypowiedź jakoś spuentować, to moim zdaniem oni naprawdę nie wierzą, że pokój jest realny. Ci, którzy mówią, że jest realny, to są fantaści. To są ludzie, którzy, nie wiem, pochodzą z Księżyca, tak? Albo, nie wiem, z Marsa. Nigdy tam nie byli, nawet jeżeli tam się urodzili, nigdy nie czuli temperatury tych krajów, nigdy nie czuli wagi tego miejsca i dlatego myślą, że tutaj można jakoś się dogadać, skoro nie można się dogadać. No i niestety ta historia się toczy, że rację mają ci, którzy mówią, że no nie możemy się dogadać, no nie może być pokoju. Nie, bo próbowano, nic z tego nie wyszło. I to jest też chyba, wie pani, taki samonakręcający się mechanizm, bo tak mi się wydaje, że nie ma czegoś bardziej demotywującego niż zawiedzione nadzieje. U progu w drugiej połowie lat 90. te nadzieje były bardzo rozbuchane. Właściwie wszyscy mówili wtedy o pokoju. Wszyscy mówili o tym, że zostały wykonane pierwsze gesty, pierwsze słowa wypowiedziane za tym, żeby wreszcie się jakoś ułożyć. I no, jedni i drudzy, czyli i Izraelczycy, i Palestyńczycy spadli z bardzo wysokiego konia. Bardzo się potłukli. No to też trudno sobie wyobrazić, żeby tak natychmiast. Są niestety wieloletnie procesy przecież, żeby tak natychmiast uwierzyli, że należy jeszcze raz spróbować. Albo jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. A może to jest po prostu niewykonalne, może to jest niemożliwe. I też trzeba pamiętać o tym, że
ten spór izraelsko-palestyński, ten konflikt, który dość często niestety zamienia się w konflikt krwawy i kosztuje ludzkie życie, że w realiach Bliskiego Wschodu to jest naprawdę coś tak niezwykle marginalnego, że no, warto się tym zajmować ze względu, no to brutalne co powiem, ale chyba tak jest, ze względu na symbolikę tego. Ale to jest nic w porównaniu, nie wiem, z tym, co się dzieje teraz w Syrii, tak? Co się działo podczas arabskiej wiosny. To jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje w Jemenie. To jest takie no, prawie niezauważalne. Naprawdę więcej ludzi w Izraelu ginie w wyniku wypadków drogowych niż w wyniku pierwszej czy drugiej intifady. No to tutaj musimy znać proporcje. To nie jest ważne, nie jest pierwszorzędne i może dlatego, że nie jest ważne i nie jest pierwszorzędne, tak długo trwa, bo z ręką na sercu nikomu się nie chce przyłożyć, żeby ten konflikt definitywnie wygasić. Ale to jest status quo, który jednak nie jest takim do końca status quo, bo na poziomie życia codziennego Palestyńczyków, na przykład, którzy są na tych spornych terenach albo terenach zarządzanych jednocześnie przez autonomię i przez Izrael, gdzie te pola ich małe są na przykład im odbierane część, co stopniowo, prawda, że jakby oni tracą, oni ciągle coś tracą, jakby stopniowo coś tracą, więc ten stan, który jest, on, to nie jest coś takiego, że to stoi w miejscu, to jest proces, prawda? I to jest proces pozbawiania ich pewnych po prostu możliwości życia, tak? To, co pan mówił też o koronawirusie na początku, że teraz już nie ma możliwości przekraczania tej granicy. Ja się zastanawiam, przecież jak to jest możliwe? Przecież po drugiej stronie są pola na przykład, które oni uprawiają, tak? Po drugiej stronie są szpitale, przychodnie, do których muszą się dostać, jak są chorzy. Jak to działa? Po palestyńskiej stronie też są. Wie pani, to jest naprawdę, to znaczy, jeżeli tak bardzo precyzyjnie i przyjrzeć się temu konfliktowi, no to zobaczymy całą jego absurdalność, ale z drugiej strony też zobaczymy no gesty absolutnie wspaniałe. Była taka historia związana niejako ze strefą Gazy, kiedy bardzo poważną operację taką ratującą zdrowie i życie wykonaną w Izraelu, pacjentem był Palestyńczyk, sfinansował człowiek, który pozostał anonimowy, o którym tylko i wyłącznie to było wiadomo, że nie dość, że miał bardzo dużo pieniędzy, to jeszcze był potwornie nieszczęśliwy, bo stracił syna w zamachu palestyńskiego samobójcy. No więc tego typu rzeczy też się zdarzają. To nie jest, wie pani, bo jak się przyglądać też temu konfliktowi, to w jakim sensie jest naturalne, że współczucie przede wszystkim to budzą Palestyńczycy, no bo są słabsi, bo są biedniejsi, bo to się wydaje, że ten Izrael dysponuje najnowszą, co jest zresztą prawdą, najnowszą, najbardziej doskonałą techniką wojskową, tak? A ci Palestyńczycy to mają kałasznikowy i produkowane domowym sposobem rakiety. Więc jakby taki naturalny odruch sympatii jest zawsze po stronie słabszej. Ale to jest niestety zgubne. To jest zgubne, bo takim miasteczku izraelskim leżącym w zasadzie na granicy ze strefą Gazy, ono się nazywa Sderot, poproszono dzieci, żeby narysowały żółwie. W wielu przedszkolach, w wielu szkołach dzieci miały narysować żółwie. I wszystkie te rysunki były identyczne. To była tylko skorupa. Ani nie wystawał z niej ogonek, ani nóżka, ani główka, nie, to była zamknięta skorupa. Więc zapytano, dlaczego tak się te żółwie rysuje, tak? I dzieci odpowiadały identycznie, dlatego, że żółw jest w schronie.
Ponieważ na Sderot każdego dnia spadają jakieś pociski, jakieś, a to rakiety, a to jakieś granaty, a to jakieś strzały i tak dalej, i tak dalej. Każdego dnia. Tam nawet zabawki na placach zabaw dla dzieci są tak zaprojektowane, żeby mogły służyć za schrony. Kiedy się rozlegną syreny i zostaje ogłoszony alarm antyrakietowy. No więc tutaj za to płacą wszyscy. Wszyscy za to płacą i płacą rzeczywiście bardzo wysoką cenę. Dlatego to ja serdecznie namawiam do tego, żeby tego konfliktu, tego sporu, po pierwsze nie oglądać tylko z jednej strony, a po wtóre, żeby przypatrzyć się temu w sposób jak najbardziej drobiazgowy. Znaczy, żeby przełożyć konflikt na historię życia jednego człowieka, jednej rodziny, jednego dziecka, jednej kobiety. No. To wtedy będziemy wiedzieli, o co naprawdę chodzi. Inaczej się nie dowiemy. Inaczej się nie dowiemy. I też bardzo bym przestrzegał, żeby, co również jest naturalne, ale myślę, że nie warto tego robić, żeby wybierać stronę, tak? O, ja jestem za Palestyńczykami, albo nie, ja jestem za Izraelczykami. Nie, trzeba być za ludźmi szlachetnymi i mądrymi, a tacy są i tu, przyzwoitymi i uczciwymi, którzy próbują coś stworzyć, coś zrobić, a nie tylko niszczyć. A tacy, którzy chcą niszczyć, są i po jednej stronie, i po drugiej stronie również. Więc z nimi trzymać nie wolno. Ja nie, dlatego nie oceniam, że uważam, że moi rozmówcy zrobią to lepiej niż ja, bo się lepiej znają, to naturalna sprawa. Albo że nie mam własnego zdania. Ale nie oceniam dlatego, żeby nie wybierać strony. A jeżeli już muszę, to naprawdę wolę z mądrym i uczciwym zgubić, niż zgubić, znaleźć. Tak, jestem zrobiony. Nic na to nie poradzę. Tutaj pisze pan też z taką troską i z taką czułością o, albo może ja to tak tylko odczytuję, o zwierzętach, na przykład o egzekucjach na owcach palestyńskich, albo o zabijaniu wielbłądów, albo o paleniu, albo wyrywaniu drzew oliwnych. To świadczy właśnie, wie pani, to jest taka... To jest ilustracja zapiekłości tego konfliktu. Mm-hmm. Jak nie mogę zabić człowieka, to przynajmniej mu zniszczę gaj oliwny, tak? Spalę albo zabiję mu zwierzęta jego. Albo, albo pomarzę dom w jakieś obraźliwe hasło. I tak dalej, i tak dalej. No, wie pani, no ludzie dotknięci szaleństwem, przekonani o swojej wyższości i o tym, że mają jedną niepodzielną rację i to jest ich racja, no to tutaj, tu naprawdę nie ma o czym rozmawiać. No to tylko można się temu przyglądać, można próbować to opisywać. To jest też tak, wie pani, że jak się patrzy na przykład na wojowników, tak, państwa islamskiego, i patrzy pani na ultraortodoksyjnych nacjonalistów żydowskich, młodych, to oni nawet tak samo wyglądają. Oni mówią tym samym językiem. Nie pokazują twarzy jedni i drudzy. To jest po prostu taka czysta, czysta nienawiść. Ale jeśli ultraortodoksi mają przejąć władzę w Izraelu. Może tak się nie stanie, ale są takie tendencje. Też pan o tym pisze, że oni bardzo mają, jest bardzo duży przyrost naturalny wśród tej grupy, że im zależy na tym, tak jakby, żeby było ich dużo. Podobna sytuacja jest w przypadku Arabów. A jednocześnie porównuje ich pan, bo to rzeczywiście jest rodzaj takiego, jak tutaj kiedyś ktoś określił to, urwania się z kalendarza trochę. Ale o Izraelu mówi się, że to jest państwo nowoczesne. O Arabach mówi się, że Arabowie są zapóźnieni. To jest trochę takie niespółmierne, niesprawiedliwe chyba.
Jest tu jakaś taka, jest jakiś zgrzyt tutaj. Ja powiem, taka ortodoksja nacjonalistyczno-religijna, która w Izraelu zaczyna jakoś tam, znaczy na pewno jest silniejsza niż jakiś czas temu, tak? Być może, nie daj Boże, ale być może może ten Izrael przejął. Ona się kompletnie nie kłóci z nowoczesnością. Kompletnie. Człowiek, który jest radykalnym nacjonalistą i ortodoksyjnym wyznawcą judaizmu, może zajmować się najwyższej klasy wynalazkami z dziedziny IT na przykład. W ogóle tutaj nie ma, to są jakby inne rejestry, myślę. I tu nie ma sporu, to może być kraj bardzo nacjonalistyczny i bardzo religijny i w dalszym ciągu może być liderem właśnie, czy tam w startupach, czy w high-techu, etc. W ogóle nie ma tutaj żadnej sprzeczności, żadnej, najmniejszej. To nam tak się wydaje, ale nie tam. Ale w przypadku Arabów już jest, to znaczy ta religijność i nowoczesność, to już nie idzie w parze. Tak, to idzie absolutnie w parze. To w ogóle nie ma żadnego problemu. Nie ma problemu odczytywania Biblii jako, nie wiem, komunikatów agencji prasowej i w tym samym momencie tworzenia jakichś takich wynalazków, których ja za Boga Ojca nie potrafię opisać, bo nawet nie wiem, jak można na tak genialne pomysły wpaść. I to może być ta sama głowa, ten sam człowiek. Tak jak pan przywołuje wypowiedź Edgara Kereta, który mówił o spotkaniu przywódców właśnie Palestyny i Izraela, że jeden jakby zachowywał się jak szef jakiejś wielkiej firmy high-tech, a drugi jak szejk. I tutaj doszło do takiego jakby niemożliwości porozumienia się, ale to też jest to, co pan mówił o tej ciekawości też tej drugiej strony, prawda, że są sąsiadami, nic o sobie nie wiedzą, nie chcą wiedzieć nawet. I to też jest chyba taki problem, żeby jednak na drodze do porozumienia. To prawda, że ci ludzie nie chcą bardzo często o sobie nic wiedzieć. W ogóle się sobą nie interesują, w ogóle ich ten najbliższy, jak powiadam, sąsiad nie ciekawy, w ogóle. A rzeczywiście też tak bywa, że język jest zupełnie, zupełnie różny, a jeżeli się dwóch dżentelmenów, którzy się mają porozumieć, mówi zupełnie innymi językami, to nie ma szans. No to wiadomo, że się nie dogadają. Jest jeszcze jedna rzecz, o której też warto pamiętać. Otóż często, gęsto jest tak, że przywódcy autonomii palestyńskiej, czy w ogóle liderzy Palestyńczyków, mówią co innego po angielsku, a co innego po arabsku. Na ten sam temat. Problem polega na tym, że to nie jest dla wielu Izraelczyków obcy język. Większość Izraelczyków pochodzi z krajów arabskich, czy ich przodkowie pochodzili, a to z Jemenu, a to z Maroka, a to, nie wiem, z Iraku, z Tunezji, z Egiptu. Więc oni słyszą tą dwoistość, a przeciętny Europejczyk tego nie słyszy, bo rozumie tylko angielski komunikat. Więc no tak to wygląda po prostu. Tak jak przykład tej matki Szahida, która przed kamerą rozpaczała, że zabito jej syna, po czym w telewizji arabskiej z dumą mówiła o tym, jak jest zadowolona i szczęśliwa z tego powodu, że jej syn został męczennikiem. No to prawda, tak to jest właśnie, tak to jest. Tak to jest, że różne komunikaty są kierowane do różnych audytoriów. Tak myślę, że może większość rozmów z panem na ten temat kończy się takim pytaniem właśnie o przyszłość, czy widzi pan szansę i tak dalej. Myśmy już mówili o tym i pan powiedział, że pan nie widzi. I ja właściwie nie spodziewałam się tutaj jakiegoś takiego pełnego nadziei przesłania po tym naszym spotkaniu na ten temat.
Myślę, że po prostu, tak jak pan powiedział, to jest taka sytuacja, w której znalezienie dobrego rozwiązania jest bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe. Chciałabym na chwilę obecną bardzo podziękować serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję pięknie. Cieszę się, że miałam możliwość zapytać pana o to, czego nie przeczytałam w pana książkę, albo raczej dopytać. I będzie mi bardzo miło, jeśli będzie okazja do spotkania takiego, może nie w sytuacji koronawirusowej w przyszłości. Także dodaj Boże, amen. Uprzejmie dziękuję. Ufaj. Dziękuję bardzo.